Kurier Warszawy i Mazowsza, Grzegorz Miśtal, witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń w stolicy i regionie. Program na język migowy tłumaczy Małgorzata Limanówka. Na początek poważne utrudnienia komunikacyjne w Warszawie. Na Żoliborzu drogowcy rozkopali jedną z głównych arterii. Od poniedziałku z kolei paraliż czeka kierowców, którzy będą jechać przez rondo zgrupowania AK Radosław. Szczegóły zna Marcin Włodarski. Przez cały dzień, także wieczorem tutaj na ulicy Popiełuszki, a konkretnie na zachodniej jezdni, trwały intensywne prace związane z weekendową wymianą nawierzchni. W związku z tym jezdnia w kierunku Śródmieścia jest całkowicie nieprzejezdna i tak też będzie do poniedziałkowego poranka. Na objazdy skierowano nie tylko samochody osobowe, ale także oczywiście kursujące tutaj autobusy 114 oraz 122. Te objazdy poprowadzono między innymi ulicami Słowackiego przez plac Wilsona i dalej ulicą Mickiewicza i Aleją Wojska Polskiego. To nie jedyne utrudnienia, które w najbliższym czasie wystąpią w tej okolicy. Już od najbliższego poniedziałku generalny remont położonego nieopodal ronda zgrupowania AK Radosław. Tam wyłączone będą na razie skrajne lewe pasy na dojazdach. To są wszystkie dojazdy na ulicy Okopowej, ulica Słomińskiego, Aleja Jana Pawła II. Będzie także wyłączony wewnętrzny pas na samym rondzie, co na pewno będzie skutkowało już od poniedziałku, od porannego szczytu, potężnymi utrudnieniami. Warto o tym pamiętać, warto dokładnie sprawdzać mapę objazdów, bowiem te wszystkie utrudnienia w rejonie ronda zgrupowania AK Radosław potrwają aż do końca wakacji. Teraz tajemniczy znak na jednym z osiedli stołecznego Targówka. W miejscu, gdzie od ponad 25 lat mieszkańcy zostawiali swoje samochody, ktoś postawił znak zakazu zatrzymywania się. Dziwią się kierowcy, bo nie mają gdzie zaparkować. Zdumienia nie kryją też urzędnicy, bo nikt z nimi postawienia znaku nie ustalał. Znak B36 pojawił się znienacka. Kto go ustawił i kto na to zezwolił? Odpowiedzi na te pytania na razie nie ma. Efekt jest taki, że parking, który był między blokami od 25 lat, właśnie stał się nielegalny. Jest to problem na pewno, bo mówię, tutaj parkuje 30 samochodów. Ludzie powyjeżdżali, popuszczali miejsca, bo się boją, że mandaty dostaną. No i co? No jest to utrudnienie po prostu. Teraz legalnie mogą tu zaparkować zaledwie dwie osoby na miejscach dla niepełnosprawnych. Reszta ma problem. Jak wracam, nie wiem, 19-20, no to muszę szukać tego miejsca podstawowego, żeby zaparkować. A jeszcze jak tutaj zostało to zabrane, bo czasami udawało się tu parkować wieczorami, no to teraz to będzie koszmar dla mnie. Część mieszkańców znaku nawet nie zauważyła. Inni mają co do jego ustawienia poważne wątpliwości. Po rozmowach między sąsiadami jest taka informacja, że ten znak jest postawiony nielegalnie. Podwórko należy do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Wśród urzędników konsternacja. Sytuacja jest tego typu, że ZGN tych znaków nie stawia. W naszym kraju obowiązują pewne przepisy, które pozwalają na stawianie znaków. Są odpowiednie instytucje do tego uprawnione, plany, zgodnie z którymi te znaki się stawia. To nie może być samowolka. Jak dowiedzieliśmy się, nikt o zgodę na ustawienie znaku B36 do urzędników nawet nie wystąpił. Jak to możliwe, że znak się pojawił? Wyjaśnień domagają się radni. Mam nadzieję i oczekuję od burmistrza, że po prostu będzie skuteczny i ten znak zniknie. Podejrzenie padło na przedstawiciela jednej ze wspólnot mieszkaniowych. Ten aktualnie jest na urlopie, ale jak przekonuje, działa zgodnie z literą prawa, bo to nie parking, a plac przeciwpożarowy, co na piśmie potwierdził były burmistrz Targówka i strażacy. Jest to droga pożarowa i plac pożarowy manewrowy. Przepisy po prostu albo są dobre, albo złe, ale po prostu trzeba je przestrzegać. To nie pierwszy taki przypadek. Mieszkańcy ulicy Międzynarodowej na Pradze Południe od kilku miesięcy walczą o możliwość zaparkowania aut pod swoim blokiem. Na razie wciąż trwają ustalenia między urzędnikami. Na Targówku ZGN wystąpił do wspólnoty z prośbą o natychmiastowe zdjęcie znaku. Teraz w programie pytanie, które politycy Prawa i Sprawiedliwości z powiatu mińskiego zadają Donaldowi Tuskowi i opozycji. Czy chciałby pan zburzyć mur i pozwolić zalać Polskę nielegalnymi imigrantami? To część akcji, którą Zjednoczona Prawica prowadzi w całym kraju.
pod biurem poselskim posłów Platformy Obywatelskiej, europosłów Europejskiej Partii Ludowej. Pytamy się tych posłów, jak i samego Donalda Tuska. Czy Donald Tusk chciałby zburzyć mur i pozwolić zalać Polskę nielegalnymi emigrantami? Czy Donald Tusk nie chce referendum? Czy nie chce tego referendum, w którym chcemy zapytać się Polaków właśnie o kwestię również przyjmowania uchodźców? Przez ostatnie półtora roku wytworzyła nam się na wschodzie nowa sytuacja. Ogromnym wysiłkiem rządu na granicy polsko-białoruskiej powstał mur, powstała zapora, która uniemożliwiła atak hybrydowy na nasze państwo, zapewniła bezpieczeństwo Polakom. I to jest pytanie do posłów, do senatorów, do europosłów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Czy chcą zniszczyć ten mur tak, jak zapowiadają? Od dzisiaj mieszkańcy Mławy zapłacą mniej za odbiór odpadów komunalnych. Wysokość rachunku zależy od ilości zużytej wody, a to szczególnie może podnosić koszty latem. Zmiana stawki nie wymaga składania w ratuszu żadnych nowych dokumentów. Za śmieci mieszkańcy Mławy zapłacą o 2 zł mniej. Nowa stawka to 10,50 za każdy metr sześcienny zużytej wody. To od metra wody się płaci i od osoby, i to są duże pieniądze. Dlatego się, że kąpie, myje często, no i automatycznie generuje to wysokość za śmieci. To syn nawet czeka, bo powiedział, że będzie segregował śmieci, jak będzie płacił za śmieci 10 zł. 16% obniżka uchwalona przez Radę Miasta Mławy to wynik mniejszej ilości odpadów w systemie oraz oszczędności. Jak podaje ratusz, jeśli rodzina zużywa 12 metrów sześciennych wody miesięcznie i dotychczas płaciła 150 zł, to teraz zapłaci 126 zł. Liczymy też na to, że mieszkańcy, tak jak dotychczas, nie zmienią swojego nastawienia. Będą dosyć oszczędnie, szczególnie latem, podchodzić do ilości zużytej wody. Natomiast, co jest dosyć ważne, tym razem nie musimy przychodzić z nową deklaracją do Urzędu Miasta Mława. Mławianie rocznie produkują ponad 11 ton odpadów. Miasto za wywóz odpadów w tym i następnym roku zapłaci ponad 19 milionów złotych. Kolejne zmiany w kursowaniu pociągów spowodowane między innymi przebudową stołecznego dworca zachodniego. Tym razem nowy rozkład jazdy wprowadziła warszawska kolej dojazdowa. Kolejarze z WKD mają nadzieję, że rozładuje on dużą liczbę pasażerów i zlikwiduje opóźnienia. Katarzyna Brożyńska. Dobra wiadomość dla pasażerów warszawskiej kolei dojazdowej, którzy w ostatnim czasie musieli mierzyć się z opóźnieniami. Od dziś nowy rozkład jazdy pociągów. Te kursować będą co 30 minut. Te zmiany mają związek z jednotorowym ruchem pociągów na linii Warszawa-Reduta-Ordona-Warszawa-Śródmieście. Jednotorowy ruch pociągów sprawił, że warszawska kolej dojazdowa jest głównym przewoźnikiem, jeżeli chodzi o ścisłe centrum Warszawy. Zmiany w rozkładzie jazdy, duży ruch, mają rozładować i sprawić, że pociągi będą jeździły sprawniej. Przypomnijmy, że w związku z remontem dworca zachodniego i budową tunelu tramwajowego pasażerowie stracili praktycznie możliwość jazdy pociągami pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią miasta. Taka sytuacja potrwa do 2 września. Dziś przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w Polsce w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Oznacza to, że znikną ostatnie covidowe obostrzenia. Wirus cały czas zakaża, ale liczba chorych zmalała do tego stopnia, że główny inspektor sanitarny złożył wniosek o zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że nie trzeba już nosić maseczek w szpitalach i przychodniach. Pierwszy przypadek COVID-19 w Polsce został potwierdzony 4 marca 2020 roku. Stan epidemii ogłoszono 20 marca tego roku. Obostrzenia związane z wirusem trwały w różnym natężeniu przez ponad 3 lata. W Sokołowie Podlaskim odtworzono bitwę pod Krzemieniem, do której doszło 24 lipca 1792 roku. Widzowie zobaczyli zwycięskie starcie wojsk polsko-litewskich z armią carycy Katarzyny II. Była to ostatnia większa potyczka wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 maja. To jest nasza historia, nasza ziemia, nasze losy, nasze dzieje.
Bitwa skończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich, jednak z politycznego punktu widzenia nie miała dużego znaczenia. W przeddzień bitwy pod Krzemieniem król Stanisław August Poniatowski podpisał akces do Konfederacji Targowickiej. Wydał tym samym rozkaz armii polsko-litewskiej, aby zaprzestała walki. Przegrana wojna doprowadziła w 1793 roku do drugiego rozbioru Rzeczypospolitej. Pamiętajmy o bitwach, które się toczyły na terenie naszych małych ojczyzn, bo te wielkie często znamy, te mniejsze też są ważne. Rekonstrukcja pokaże nam, że jednak warto być mocnym krajem, warto być mocnym państwem, warto mieć dobrze przygotowaną armię, nie do tego, żeby kogoś atakować, ale żeby być silnym i odstraszać ewentualnych nieprzyjaciół. Bitwa pod Krzemieniem toczyła się na ziemiach drohickich, obecnych terenach powiatu sokołowskiego. Dlatego właśnie władze powiatu podjęły się próby jej rekonstrukcji. Żeby przekazać kolejnym pokoleniom, żeby nigdy nie była ta bitwa zapomniana. Udział w bitwie wzięli rekonstruktorzy z różnych grup i stowarzyszeń, m.in. z Poznania i Kobyłki pod Warszawą. Kompozycje Gustawa Holsta Planety oraz prawykonanie dwóch utworów Tomasza Prawdzika wypełniły koncert w Stronę Gwiazd Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Wydarzenie uświetniło trwający rok Mikołaja Kopernika. Wybitnie astrofizyczny. Tak można by nazwać program koncertu. Sferis Copernicus i Suita Cząstki Elementarne. Te dwie kompozycje otworzyły koncert. Z dużo inspiracji w zakresie odkryć fizycznych, które w ostatnich czasach się dokonały. Chociażby teoria strun, która uważa, że cząsteczki to nie są punkty, tylko odcinki. Mamy w takim razie gigantyczną symfonię we wszechświecie. Akcja wieczoru rozgrywała się między kosmosem dawnym i współczesnym. Jednak niełatwo ująć tak kosmiczne zagadnienia, jakimi są nauka i muzyka. Staram się zrozumieć, jakimi narzędziami matematycznymi, jakimi koncepcjami kierowali się dawni uczeni, astronomowie w tym przypadku. A nie jest to taka prosta sprawa, bo wtedy trzeba umieć przestać myśleć we współczesny sposób, zacząć rozumieć ich język. Wyobraźnie inspirowały opowieści profesora i kompozycje, które nie zawsze wiadomo, skąd tak naprawdę się biorą. A za nami pierwszy kosmiczny dzień wakacji z TVP3 Warszawa. Spędziliśmy go nad Zalewem Zegrzyńskim i była to dla nas wspaniała wyprawa. Jej kolejna odsłona już jutro. Od godziny 10 czekamy na Państwa w Serocku. Węgrzy mają swój balaton, warszawiacy mają jezioro Zegrzyńskie. Trudno więc o, no, chyba bardziej idealne miejsce, aby rozpocząć tę niesamowitą przygodę, jaką niewątpliwie będą wakacje z TVP3 Warszawa. Największą w historii wyłowioną rybą tu z jeziora Zegrzyńskiego był sum, który ważył, uwaga, ponad 80 kg. Specjalnie dla Państwa to sprawdzę, prowokujecie mnie, ale dobra, dla Was to zrobię. Michałku, czy Ty jesteś gotowy na to? Nie no, musisz wejść razem ze mną, nie ma tak. Wchodzimy razem, no i to mi się podoba. Dobra, Szanowni Państwo, specjalnie dla telewidzów Trójki Warszawskiego Dnia sprawdzam temperaturę wody. Mam nadzieję, że to będzie przyjemna krioterapia, może nie będzie tak źle. Zaraz się o tym wszystkim przekonamy. Dobra, uwaga! Nie ma co ukrywać, że to będzie taka rozmowa dla osób chyba o mocnych nerwach, szczególnie no, dla tych, którzy mogą mieć chorobę morską. Mam nadzieję, że wśród nas takich osób nie ma. To wszystko teraz. Za chwilę sport i Bogdan Saturnus. Dziękuję za uwagę. Spokojnej nocy. Do zobaczenia.